Wodzenie niedźwiedzia to tradycja karnawałowa kultywowana głównie w województwie opolskim. Barwny korowód złożony z przebierańców, wśród których są m.in. kominiarz, leśnik, ksiądz, lekarz i para nowożeńców, prowadzą przez wieś niedźwiedzia. Niedźwiedź w tradycji ludowej symbolizuje wszelkie zło, jakie spotyka człowieka. Z tego też powodu nie jest puszczany wolno, lecz prowadzony na uwięzi. Zgodnie z tradycją każda gospodyni domu powinna zatańczyć z niedźwiedziem, co wróży szczęście na cały rok. Sąd nad niedźwiedziem ma miejsce w ostatnią sobotę karnawału. Przebierańcy wraz z mieszkańcami wsi spotykają się na zabawie karnawałowej, której ważnym elementem jest dokonanie osądu na niedźwiedziu, który jako sprawca wszelkich nieszczęść musi zostać zabity. Zgon musi poświadczyć lekarz bądź pielęgniarka obecni na zabawie. Muzyka.